No i za 18 tysięcy na pewno coś się uda kupić. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. I to w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Online. No i teraz chyba dokonamy zakupu karabinku specjalnego. O kurde, wszystko można od razu do niego kupić? To ale będzie inwestycja. Ho, 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 ho. Co jest grane? Czemu nie czynny? Ktoś się kręci z ekipy, bo widzicie, zmieniłem kolor ekipy z czerwonego na zielony. Ale ktoś z nagrodą. Kim jesteś? Przyznaj się. Neville, siema, cześć. Czy. Salut. Siemka. Ej, nie, bo ktoś cię zabije. A ja chcę zgarnąć nagrodę za ciebie. Wybacz. O, 9000. To pomoże bardzo. Czy to jest. Nie, myślałem, że to waka. To. O! Nowy samochód. No, jeszcze z emblematami ekipy. No, Neville naprawdę winszuje, winszuje, gratulacje. Wszystko spoko. Ile ci kosztował ten samochód? Ale dobra, zaraz z tobą będziemy się rozprawiać, to znaczy nie będę już strzelał. Nie. To na pewno nie. Chcę kupić najpierw. No co, kurde, czemu nieczynny? Co jest nie tak? Dobra, salucik, teraz ty możesz zabić mnie, też mam chyba nagrodę za swoją główkę. Jakbyś mógł. No pozbędziesz mnie jej, czy nie? Znaczy, no. Shoot me. Shoot me, come on. Dobra, to przywitaliśmy się już po raz wtóry. No jak nieczynny, dobra, muszę jechać do innego. Co ty na to, Neville, żebyśmy się przejechali twoim samochodem? Ale ja ci wyznaczę waypoint. Momencik, zaraz sprawdzę. Nie, do Santos Customs. No! Tu bym poprosił, powiedzmy. Dobra, i popatrzmy, jak tym się jeździ. Znaczy, jak szybko się rozpędza itd. itp. W ogóle jak wygląda? Nie, no wygląda naprawdę fajnie, ale. Dwa miejsca tylko. To już jest minus. Jest na samochód ekipy się nie nadaje. No ale dobra, też przy okazji przyjrzyjmy się, jak Neville się spisuje za kierownicą. Tak, Simeon. Tak, zapomniałem, bo mu za mało płacisz. Moja ranga wzrosła i wzrosły też moje oczekiwania finansowe. A ty już ich nie spełniasz, więc no nie jeździmy często do ciebie. No chyba, że te samochody Los Santos Customs, które sprzedajesz, idą później do ciebie jakoś, do salonu, na jakimś grubym wałku. To wtedy jesteśmy stałymi współpracownikami. Dzięki, Neville. Tutaj mam nadzieję, że będę mógł dokonać zakupów już. Świetnie. Dobra, tak, hop. Karabinek specjalny. Już jest. I teraz tak, powiększony magazynek. Albo też moment. Dobra, od razu kupmy ciężki pistolet, żeby później mi przypadkiem nie zniknął. A tak, tutaj mogę uchwyt. Tylko moment, właśnie, porównajmy stacy. Dobra, mniej więcej pamiętam. Ej, no kurde, to samo, tylko że tutaj mogę od razu wszystko już, więc zainwestujmy w powiększony magazyn. Nie mam tyle akurat, no nie wierzę. Dobra, Nevi, jeżeli jeszcze czekasz przed sklepem, to brakuje mi jeszcze. Ej, a gdzie on jest? A tu jest, dobra. No, to brakuje mi jeszcze dostanie paru dolków, więc najbliższy sklep spożywczy. Tam. Dobra. Wiesz co, w sumie możemy podjechać twoim samochodem nawet. Tu. Jeżeli bym mógł oczywiście poprosić. Jeżeli ty będziesz taki miły. A, patrzy bardzo. Dobre wychowanie i kultura w ekipie. No i to mi się podoba. No, troszeczkę jeszcze brakuje. Nie, no. Tylko by Neville, abyś mógł pamiętać. O radiu. Na uncy trzeba zmieniać. O, Neville też widzę gusty w tych rytmach. Albo właśnie nie gusty, bo totalnie zmienił. Spoko, Neville, to nie twoja wina. Niepotrzebnie tak wcześnie wysiadałem. Nie chcę być upierdliwy, ale oprócz niej kasę brakuje mi do powiększonego magazynka, żeby się siać jeszcze większy i dłuższy przypał. A w sumie bez strzelania też można. Mam ta czerwona kropeczka? Kto to? O, chyba Neville się nimi zajął. Jeżeli wierzyć oczywiście mapce. Będę dobrze spał w tej nocy. Możesz być tego pewien. Panu Neville! Jak tak mogłeś? Ale dobra, na szczęście żyję. Dosłownie resztka życia. Mnie już się nie da. Jeżeli można, to z powrotem. The Amination. Spokojnie, możesz sen nawrócić, co chcesz. Bo w sumie wydaje mi się, że chcesz mnie zawieźć do swojego domu, bo tam był zaznaczony niebiesko na mapie.
Ale zobaczymy. Albo odbierz w prawo, albo odbierz w lewo. A, dzięki. No spokojnie, turlaniem się nie przejmuję, tym brakiem drzwi z mojej strony też nie. Jak sądzisz, policjantów damy radę zgubić do momentu, aż dojedziemy? Chyba nie, ale... W sumie... Gdzieś się przykitram. Gdzieś się tutaj schowam, za filarem czy coś. O, na przykład tutaj. Jestem typowo nie do znalezienia teraz. Jakbyśmy się bawili w chowanego, miałbym najlepszą kryjówkę. Wiem to, że wszyscy jesteśmy widoczni na mapie. Oczywiście. A właśnie, celowanie do znajomych mogę sobie zmniejszyć od razu. Odrodzenie garaż. Ej, ostatnie miejsce, losowo. Łohoho! Spoko, ale ja wolę w garażu. Niskie. Nie, zabijać się nie będziemy. Dobra, powiększony magazyn, jak powiadacie. Okej. I przetestujemy karabin specjalny zaraz na kimś. No, hop. Hop. Jest pięknie. Pozostaje 1344. Jeszcze. Do zagospodarowania. Dobra, na wiele, wiesz co, chyba jesteśmy sami. Więc... Może jakąś akcję. Właśnie, jaka jest lista akcji? Simeon, rozwałka. Ej, właśnie, ale z racji tego, że jesteśmy... Że mam już kompana. Widzicie, mówiłem, Leonidas albo Maciej, a tu się okazuje, że Neville. Dobra, walka o przetrwanie. Spróbujmy. Więc tak, online. Akcje. Stwórz akcja, bo w sumie... Nie no, dobra, stwórzmy. Moje zaznaczone stworzone przez Rockstar. Walka o przetrwanie. Na samym dole. Krefil za demolka na model perro. Od 1 do 4 graczy wszędzie, czyli w dwójkę damy radę. Survival Sandy. Od 15 rangi. No inaczej, to jest challenge, no to może być albo krew i rdza, albo Survival Sandy. To brzmi hardkorowo. Krew i rdza, jak to wygląda? Nie, wydaje mi się, że Survival of Sandy jeszcze nie graliśmy. Więc ja rozpocznę, zaproszę wszystkich z bieżącej sesji, czyli akurat Neville'a. Nie, wszystkich z ekipy zaproszę, plus jeszcze dopasowanych graczy, może czwórka się znajdzie. I podejmujemy challenge'a od XRZ'a, czyli przeżyć 10 fal w trybie survival, dowolna liczba śmierci, czas, jeden odcinek. No, do zrobienia, wydaje mi się. Broń startowa, ustawmy sobie karabinek specjalny. O, shit, ej, jak kogoś zaprosiłem? Że ktoś już dołączył? Spoko. Nie. O, karabinek specjalny. Nie muszę. Kamizelkę kupię oczywiście. Nie Channel X. Znaczy, kompana już na pewno mam, więc może uda się wytrzymać to 10 fal. Ale tak. Soul Wax. Żeby potem nie było. Zatwierdź ustawienia. Członkowie mojej ekipy. Wow, moment. Całych dwóch. Wow, LP Ray Reload. Czemu momencie, jak ja wcisnąłem członkowie ekipy, to zostajesz zaproszony i dołączasz, jak przecież nie jesteś w ekipie. O czym świadczy skrót. Crew i Geek. To są dwie inne osoby. Ziomki na serwerze znajdują się również. Ale dobra, podzieliliśmy się. My niskie ranki z Tywilem. Stealth Boys i LP Reload. Troszeczkę wyższe. Ale dobra, gramy to. Przecież teraz mamy większe szanse w czwórkę. Ten challenge może się udać. Dobra, jestem dobrej myśli. Fajnie, przydałoby się kolejny dobry challenge. Pozytywnie podnoszący statystyki, no, przydałoby się, przydało. Bo ostatnio większość challenge to niestety faile, bo albo są strasznie zagmatwane i ciężko w ogóle rozpocząć je, albo są niewykonalne, albo też po prostu jalamie. No i to przez 90% przypadków właśnie to jest powodem. Więc co ja gadam? Dobra, maska obecna, to najważniejsze. I testujemy karabinek. Dobra, widzę, oni będą pewnie znali miejsce, gdzie można się chować. O, na przykład tutaj, ja bym się skitrał. Powiedzmy. Pasuje. O, ten stoi na środku. O, właśnie, chyba to są nowe garnitury. Dostępne od momentu pobrania patcha biznesowego. No dobra, no ale skoro wrogowie już mają zamiar iść, no to niech idą. Mam nadzieję, że nie wybrałem najgorszej miejscówki. Ej, no i się pojawiają z tamtej strony. Szkoda. Ej, kurde, stop, ktoś pruje. Nie? Dobra, jednak też tu są. Dobra, podoba mi się, jak strzela.
odblokowano w ekipie czaszka. Co to jest czaszka? Nie no, spokojnie, Erwin, nie do ciebie, nie musiałeś skakać. Okej, tam się jeszcze ktoś kręci, zaraz pewnie wybiegnie. A dobra, bo co jestem w pobliżu i apteczki, i kamizelki odpornej, no powinno być dobrze. Dobra, ten jest mój. Najwyżej jak tam ci idzie? Co ładnie, strzelanie. Dobra, sprawa, wyskoczy sobie szybko po apteczkę, nie, zupełnie niepotrzebnie się okazuje. A poza tym, czy ja tu wystartowałem na normalu? O kurde, no to za mało zarobimy. Miało pójść na trudnym. No ale dobra. Nie ma cwała, że narodzanym mlekiem, fala pierwsza zaliczona. Jeszcze 9 pozostaje. I póki co Super Lama nie zginął, ale na trzecim miejscu. Shit. Dobra, jest i pancerz. Wiecie co, ta budka może być niezłą miejscówką, że idzie do niej wejść. Nie, nie idzie. A dobra, podnieśmy jeszcze karabinek tylko i schowajmy się znowu w kontenerze. Znaczy nie w kontenerze, to jest jakaś skrzynka po prostu. Dobre miejsce na chowanie się. Więc będę miał towarzysza. Przy okazji przyjrzę się nowym garniturom. Taki w kratę. Taki casual trochę. Ale dobra. Czy wy jesteście, czy preferujecie bieganie? Spoko, I got your back, homie. Ziomeczku, pilnuję cię, spokojnie. Jeżeli tam ktoś się pojawi, to będzie zaraz martwy. Dobra, może nie tak od razu, ale zaraz. Okej, dobra. Ej, no główka, co jest? Po baniaku wszystko, po baniaku. Ej, ten ale się zbliżył. A, bo tu już mi nikt nie osłania z tej strony. Wszyscy poszli zająć tamtą. Nie no, w sumie dobrze. Tam, gdzie są przeciwnicy, tam powinny być też strzały. A do strzałów są potrzebni gracze. Więc niech tam się przemieszczają, ale co jest? Wszyscy poginęli? Co jest grane? Wygląda na to, jakbym był sam, albo oni wszyscy w trójkę tam siedzą. Hej, faktycznie. Asy. Dobra, z naprzeciwka ktoś tu lutuje. Dobra, widzę cię. Widzę was. O-o. No, no, no. No kurde, jednak to nie jest dobra miejscówka, się okazuje. Więc popatrzmy, jak sobie panowie dają radę. Limit śmierci, przypominam, nieograniczony, czyli mogę ginąć ile chcę, tylko wytrzymać 10 fal. O, Neville. Czyli problemy z łączem? Bo ich widzę dobrze, tylko ty to jakoś tak teleportujesz się delikatnie, albo chodzisz jak, nie wiem, jakbyś miał Parkinsona. No. Jakby każdy ruch sprawiał tobie ogromny ból. Dobra, chyba wszyscy, tak? Fala druga zaliczona? Dokładnie tak. Dobra, przetrwano drugą falę, choć w sumie ja nie przetrwałem. Ale też byłem na drugim miejscu właśnie, ale Neville na pierwszym. Gratulacje, Neville. Tak, trzymaj. Godnie reprezentuj mordercze lamy. Udaj się na miejsce strzelaniny, a gdzie ja przed chwilą niby, kurde, byłem. O, ktoś opuścił? Neville opuścił grę, no czy jednak problemy z łączem, tak jak sugerowałem wcześniej. No okej, okay, tym razem to muszę się trzymać was. No Neville, nie wiem, czy ustawiłem, żeby można było dołączyć w trakcie? Nie pamiętam. Ale dobra, weź miejscówę. Na kitrankę. A nie, dobra, sorry, to jest twoje miejsce, siedź sobie. Siedź sobie, no wasza miejscówka, ludzie, no. Shit. Nie chcę wam się wpieprzać, no ja pierdolę. Dobra. Oj, kiepskie miejsce, bo sam to mogło mnie wyhaczyć. Tak po prostu, no ale jesteśmy wszyscy razem, to się liczy, panowie. All in one. W kupie siła, bo kupy nikt nie rusza. No, oprócz psów, które czasami lubią sobie ją zjeść. Jedyne w naszych przyjaciołach najlepszych, czego nie rozumiem, to jedzenie własnego gówna. Nawet gonienie własnego gona rozumiem. No shit, kurde. Rozgadał się na temat psów i posłali mnie do piachu, no niech ich tak. Ale dobra, to się zapowiada na dłuższą falę, bo to jest dopiero w połowie, więc wybaczcie, ale na ucho sobie dał znać. Więc z pełną kulturką. Popatrzmy na to, co oni wyczyniają. No kurde, koleś, on cię widzi, nie widzisz tego? Stealth boys? To nie jesteś wcale taki stealth, ej. Zachodzą was z każdej strony. Został tylko jeden. No chyba się nie uda, nie wierzę i będzie challenge failed. Aha. Widzę wysokie rangi. To nie wszystko. Potrzeba też pomysłu. Ej, różowa strzelba. Nie no, spoko. Ej, w sumie wyglądasz trochę jak Maciej. To już twoja postać tak wygląda. Delikatnie podobna jest.
No ale spoko, to czekamy do momentu, aż on przetrwa tą falę albo zginie. O kurde, szturmują go właśnie, więc nie wiem, czy mu się uda. Resztka życia, jak widzicie. W sumie regeneruje się już do połowy, oczywiście. Nie więcej, ale... W sumie jest szansa, no jest szansa. Nawet duża już teraz, kiedy się wszystko uspokoiło. Nie myślałem, że go szturmem wezmą wszyscy. Ale okazuje się, że nie. Więc muszę szybko palić. Patrzcie państwo, na granatami się ratuje, ej, dobrze. Jednak lepiej niż na samym początku myślałem. Jak się chował za świetnikiem, tak żeby był widoczny zupełnie. No pozostał chyba ostatni. Ziomuś, no dasz radę chyba, nie? Łomem? Ej, nowa broń? Nie byłem świadomy, że jest coś takiego jak łom tutaj. I co, specjalnie czekasz, podejdzie, nie chcę do niego iść? Czy daje mi po prostu czas na to, żebym sobie spalił szybko? No ale dobra, jak widzicie, też w sumie jeszcze nie widzicie, bo czarny ekran jest. Ale jak widzicie, teraz jednak przetrwano falę trzecią. No, więc początek może być kiepski, bo mam zajęte dwa palce, między którymi trzymam papierosa. Shit. Dobra, wracam na miejsce akcji, kamizelkę, kurde, zwinęli mi. Niedobrze, 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 ale jest następna jeszcze. Ale jest daleko. Widzę tą bliżej, ją zgarnie. Shit. 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 Dobra, kit. Powiedzmy, że jestem tutaj w miarę bezpieczny, albo kompletnie nie jestem właśnie. Dobra, powiedzmy tu, ja bym się schował. Jest dobrze czy źle właśnie? Właśnie źle, bo ktoś koło mnie się zrespawnował. No jak tak można koło od razu? No kurde. No to było wybitnie nie fair. Ale co prawda bym miał te dwa palce wolne, to może bym się odwrócił i szpą kolbę by wymierzył. No nie wiem, nie wiem. No ale dobra, przyjęli taktykę po mnie. Chowanie się wewnątrz kartonu, to znaczy skrzynki z drewna. Zwał jak zwał. No ale dobra, no mam nadzieję, że sobie panowie dadzą radę. No tutaj losy challenge'a się ważą. A ja sobie spokojnie dopalę. No pięknie, helikopter ściągnął. Świetnie. No ale atak jest zmasowany, nie? A ta miejscówka nie daje 100% osłonięcia przed kulami. 100% osłony. Dobra, jeden padł, zostaje ten. Jest w bardzo kiepskim miejscu i chyba będzie challenge failed. No nie. Koleś, no ratuj się jakoś. No nie wychyla się za osłony bardzo mądrze, ale zginął, kurde! God damn it! Challenge! Niestety, ale failed! Cholera, jasne, no. A miało być tak pięknie. A wyszło jak zwykle. Kurde. No ale cóż, no to przed końcem odcinka jeszcze zajrzymy sobie do sklepu z ciuszkami. Zobaczymy, czy faktycznie tylko te garnitury, które oni mieli teraz na sobie, są dostępne, czy coś może lepszego. Coś bardziej stylowego, pasującego do superlamy. Ale najpierw musimy wypuścić do słodnej rozgrywki. No nie wierzę, patrzcie to przez cały weekend. Na gracze czekają różnorakie korzyści, a ja akurat będę w szkole, na studiach, będę siedział na wykładach, na ćwiczeniach. A tutaj dodatkowe zrzuty, 50% premia do punktów reputacji, kurde, nie fair. A tamtym niebieskim samochodem właśnie odjeżdża jakiś koleś. Nie będziemy do niego strzelać, no chyba, że będzie chciał przejechać mnie albo coś w tym stylu. Dobra, chciał, więc mogę być agresywny już w stosunku do niego. I przy okazji też zwinę mu samochód. Ej, oprychy? Dobra, zamknięte dla mnie. Niedobrze. Wygląda na otwarte? Niestety jest zamknięte. Shit. Może uratujmy się u fryzjera? Nie te drzwi! No jak on za moją głowę? Kto? Kto był taki? Zuchwały wyznaczył za mnie kafelka. Dobra, no tu gasimy tego papierosa, bo oni zaraz tutaj wejdą do mnie. Ej, właśnie idą, nawet gościu stoi tam. No spokojnie, niech się pani nie martwi, ja właśnie tutaj w sumie jestem po to, żeby panią ochronić.
Ej, oni byli negatywnie do mnie nastawieni, więc nie wiem, czemu policjanci teraz też. No kurde, Ramo, nie jesteś taki gruby, powinien się zmieścić. Ej, przeszedł bokiem. Ej, to jest mój? Ha, wygląda na mój. Ale dobra, no tutaj nie ma żadnego sklepu z ciuchami w pobliżu. Więc oddalając się od policji, puść tutaj na tym wysoku superlamę na mapce i wypatrzmy jakiś sklep. O, tu jest, całkiem niedaleko w sumie. W sumie też był bliżej. Łohoho, prawie się skąpałem. Ale dobra, no to widzimy się za te 2 kilometry. Dobra, delikatnie bocznymi dróżkami, ale jesteśmy już na miejscu. To tak, dobra. Gdzie jest wejście? Gdzie jest front? No idealnie, pod same drzwi. Mam nadzieję, że nikt nie wejdzie z karabinami teraz. Dzień doberek. Może od razu topy. Marynarki. A, takie po prostu. No niektóre nawet. Biała, luźna, jasno-szara. Liliowa? To jest kolor liliowy, serio. Dobra, ale pieniędzy coraz mniej. Homarowa. Nie. No dwurzędowa, kurde. Hardkorowo. Czarna sportowa, nieosiągalna z moimi finansami. To już mam. Dobra, to tyle w topach, okej. Okay. To już mniej więcej wiem, co jest grane. O, tej, ale wygląda. Dziwnie. Dobra, spodnie. Podejrzewam, że do tego też można spodnie sobie jeszcze dobrać. Albo właśnie, nakrycia głowy. Jeszcze Maciej wspominał kiedyś o maskach. Maski też by można było jeszcze kiedyś zobaczyć. Nie. Dobra, nie. Nawet nie sprawdzamy czapek. Ten widok nie jest tego warty. Dobra, ale spodnie. Jeansy są, ale teraz kompletnie to nic do siebie nie pasuje. Dobra, spodnie do garnituru. Popilate. No nie, no zupełnie Superlama straciłeś teraz swoją koncepcję. Białe, luźne. W kratę. Popielate, luźne, kremowe, luźne. Nie, no to nie takie w kratę na pewno. Do stroju. Żeby pasowało. No nie, w kratę nie będziemy się bawić. Okej, okay, dobra, jak to wygląda? Wygląda dziwnie. A dorzućmy do tego jeszcze czerwoną maskę, bo w zupełną czerwień. No dobra, powiedzmy, że wcześniej było biało, teraz jest znowu czerwono. Dobra, lecimy w tym stroju. Ale się będę wyróżniał, ale będę magnesem na kule. Ale to już wszystko, kochani, w następnym odcinku. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!